Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Idziemy sobie pogadać z Laresem, zobaczymy co on nam powie. Lares. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Ciekawe. Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Okej. Chcę nauczyć się czegoś nowego. Okej, spoko. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Nie wiem. Przysyła mnie Mordrak, mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj, część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Spoko, nie ma problemu. Czy to wystarczy, żebyście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. Okej. Co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Okej. No i co ty na to? Czyli co? Musimy się dostać do tawerny. Musimy zamienić słowo z Mordrakiem. Mordrak, ciekawe gdzie on koczuje tutaj w ogóle. Idziemy zobaczyć kopiec rudy, nie? Ludzie zawsze gadają. To nie było zbyt mądre. Pas się. Zawsze to samo. Fajne. Musisz uważać na to, co... Może? Co to za mag? Musisz uważać na to, co Kronos. Od razu wiedziałem, że to witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Jak je wykorzystasz, zależy już tylko od ciebie. No tak. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się może przydać, ale na pewno nie w tej chwili. Tak długo jak nie wiesz, to zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Stopel lodu. Bryła ledu. Tylko zachowaj to dla siebie. Takie sprawy. Fajne, nie? Jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być... Plan nowego obozu. Dobra, nie będziemy tu tracić czasu. Niektórzy wilk, szkodnik, szkodnik. To się już więcej nie w tej historii musi być jednak ziarno. Szkodnik, szkodnik. Jeśli pewnie masz rację. Zawsze to samo. To nie? Mam już dość tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przy pomocy. Mordraga ani widu, nie? A może on poszedł tutaj do tawerny też? W każdym razie i tak musimy tutaj wejść, także... Pozwolę sobie. No i co? Wykidajmy. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj! Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jeśli myślisz, że... Jestem kretem i chcę się napić. Nie wyglądasz mi na kreta. Czekaj, tak łatwo się tu nie dostaniesz, chłopcze. Okej. Czekaj, może parę bryłek rudy załatwić sprawę? Parę? To znaczy ile? To nie mój problem. 50. To jakaś połowa tego, co w tych stronach nazywamy paroma bryłkami. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować.
To nie mój problem. Jak po prostu przebiegnę? To chyba głupie, nie? Ogłuch! O! W tej... Jest Mordrak. Lepiej się do tego nie mieszać. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie powinieneś wiedzieć. Nie powinni wiedzieć. Wybierz. Czym on handluje? Nie chciałbym być teraz. Nic ciekawego nie ma, nie? Jest tutaj cyber. W tej historii musi być jakaś. Pewnie masz rację. No okej. Nie chciałbym być teraz. Senian. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Halo? Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? Zgadłem. Mam. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Silas. Jak leci? Tak długo. Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? No tak. W tej historii musi być jedna ziarno. Nie ma nic za darmo. Inni nie powinni wiedzieć. O, stostrzał. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Jakbym już to słyszał, nie? Brzytwa. Niepotrzebna. Lutnia. Tak samo. Drewniana łyżka. Pewnie śmieci wszystko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Skóra cieniostwora warta stówę. Nie wiem skąd je mam. Młotek. Kubek. Mięso chrząszcza. Talerz. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Moneta pochodnia. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lepiej się do tego nie mieszać. Dzban. Skóra wilka. To się już więcej kiedyś nie powtórzy. Takie sprawy załatwiało się inaczej. No weźmy 36 strzałek. To nie mój problem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Teraz gra? Dzięki. Lepiej się do tego nie mieszać. I kogo my tutaj mamy? Tylko zachowaj to dla siebie. Jeremiasz. Nie powinni wiedzieć. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Okej. Okay. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. No tak. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? Co to za pchlony wieprz? Jego się patrzę zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. No tak. Horacy. Trzeba będzie z nim pogadać, nie? Lepiej się do tego nie mieszać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej nie powtórzy. Musisz uważać na to, co... Okej. Mnie to nie dotyczy. Lepiej się do tego nie mieszać. Musi być jednak Okej, fajnie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Coś tam ukradzione. Nie było zbyt mądre. Możemy iść dalej. Jeśli myślisz, to nie że... mój problem. Co mamy tutaj? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Są tu jakieś szkodniki. Szkodniki typu szkodniki, okej.
Teraz nie wiem, czy będę mógł zagadać z tym Bal Isidro tutaj, czy... Jeśli myślisz, że... Wiki Daiwa się nie obrażą troszkę na mnie. Ale spróbuję go jakoś podejść od tej strony. Kiedyś takie sprawy załatwiły się inaczej. To nie mój problem. Nie wyglądasz na zbyt zadowolonego. Nie, bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Mógłbym ci pomóc sprzedać ziele. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. No, jest taka opcja. Łyknij sobie. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. Ludzie zawsze gadają. Pij na zdrówko. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ludzie zawsze gadają. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, jakoś sobie poradzę. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Idę po więcej ryżówki. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No. Mordrak? Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie to. Wybierz! Czekaj, trzy butle. Lepiej się w nic nie pakować. To się już więcej nie powtórzy. Trzy w tej historii musi być jedna. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pokaż mi, co masz. Wybierz! Lepiej się do tego nie mieszać. Musi wystarczyć, nie? Jeśli myślisz... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To się już więcej nie powtórzy. Sam pomyśl. Nie. Zawsze to samo. To nie było zbyt mądre. Masz przechlapane. Balkagan znajdzie kogoś innego na twoim kiedyś miejsce. Takie sprawy. Co? Na potęgę śniącego! Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Zawsze to samo. Pokaż mi Poproszę. Niektórzy nigdy się nie dają. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Zawsze chyba nie to chcesz samo. Mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Od razu. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? No tak. Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Jeśli myślisz, że... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Trochę towaru przytuliliśmy. Spoko. Alarm! Intruz! Masz szczęście. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Chodu. Easy. Dobra, jak to mamy ogarnięte, to idziemy zagadać z Horacym, nie? Horacy pewnie będzie tam na plantacji. Jeszcze z Lewusem trzeba będzie. O. To się nie udało. Jeszcze z Lewusem trzeba będzie zrobić porządek, ale to za chwilę. Nie pali się, nie? Tędy nie zejdę. Bo mi się nie gliczuje bez i na boki. Najemniki, Jervis. Tylko za... Dobra. Tak długo... Lepiej się do tego nie mieszać, co mówisz przy obcych. Zbieracz, Horacy. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Opanuj się. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie.
Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Na to wygląda. Dlaczego dołączyłeś do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Mhm. Możesz mnie wyszkolić tak, żebym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Pewnie masz rację. Chcę wykończyć ryżowego księcia i jego zbirów. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Inni nie powinni wiedzieć. Super. Plus 5 siły, mamy 25. Jest potęga, co? Co tu mamy? Handlarz zielem. Tylko czy ja chcę na pewno dołączyć tutaj do nowego obozu? To się już więcej nie powtórzy. Czekaj! Może spróbujemy powalczyć z topielcem teraz. Co wy na to? Po prostu go ominę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Inni nie powinni wiedzieć. Okej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Idziemy po topielca. Wzniesieniu. Jak myślicie, uda się? Powinno się udać. Bez przesady. Najlepiej by było go wyciągnąć do wody, ale on do wody nie wlezie raczej sam z siebie. Już go widać. Próbuję najpierw walczyć w zwarciu. No chodź, paskudo, chodź. Kurde, nie przebijam się. Jeszcze jestem za słaby. Szkoda. Nic z tego. Na razie nie, okej. Okay. Topielec pod tamą odpada. Atak krzykacza. No możemy w sumie spróbować. Oho. Czemu nie? No nie wiem, te ziele oddawać Laresowi, czy sprzedać na własną rękę. To myślę nad dołączeniem do obozu na bagnie, tak naprawdę. Jeszcze sam nie wiem. Zobaczymy, czy Balkagan coś powie na temat tego ziela, które mam przy sobie. To się już wie... Kurde, no. Mam już dość tej paplaniny. Czekaj. On ma przy sobie jakieś złoto? Jak sobie? Jakąś rudę? Nie ma. Nie ma to nie ma. Idziemy po krzykacza.
że będą kłopoty. Udało się. Smażone mięso mamy. Wstawaj, chłopie. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć. Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Okej. I co, do Gorna, tak? Powinieneś wierzyć we wszystko. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie. Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Super. Do zobaczenia. Nie było zbyt mądre. Trochę ekspa. No i mamy chatę. Co prawda nie bardzo nam potrzebną, ale pomimo wszystko. Ludzie zawsze gadają. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra. Jest chociaż jedna rzecz załatwiona tutaj. Test zaufania, receptura bractwa, topielec pod tamą. No niestety, na razie nie. Handlarz zielem. Zobaczmy, co tam Lares powie. Mam już dość tej paplaniny. To nie mój problem. Pewnie masz rację. Idziemy. Zabieraj swoje lepkie łapy! Kurde, no nie do wiary. Pewnie masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Po jaki gwint te wino trzymasz na stole? Od razu wiedziałem, że czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak, ale nie... Nie no, nie dam mu 400 bryłek, nie ma opcji. Nie było zbyt mądre. Dobra. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Co, spróbujemy do najemników? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Od razu wiedziałem. Torlov. Chciałbym do was dołączyć. Lee, przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Okay. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za Gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić w konia. No tak. Co, idziemy zagadać z Lee? Mam już dość. Nie wiem, czy będzie nam dane. Nie masz racji. Niektórzy... Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd. Pogadajmy lepiej. To droga do siedziby naszego przywódcy. Lee. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Może... Nic. Tu nie stary obóz, a Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaczy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. To nie mój problem. Zachowaj to dla siebie. Ludzie zawsze gadają. Co to za księga? W dzisiejszych czasach... Bezzy chyba nie umie czytać. To nie było zbyt mądre. Lee. Jest jeszcze Oryk. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Czemu nie? Dam pogadać. Okej. Lee. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne.
chciałbym do was dołączyć. Odbiło ci? Myślisz, że przyjmuję każdego włóczęgę, który się do mnie zgłosi? Musisz najpierw spędzić trochę czasu w naszym obozie. Będę cię miał na oku. Zobaczymy, na co cię stać. Okej. No, krótka rozmowa. Aj. A tu mamy magów. To już się więcej nie. Merdarion. W dzisiejszych czasach na nikim nie można powiedzieć. Zawsze to samo. No, okej. Nefarius. Kim jesteś? Nazywam się Nefarius. Mag kręgu wody. Chciałbym zostać magiem kręgu wody. Nie tak szybko, mój chłopcze. Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka cię okres próbny. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie, może pewnego dnia uda ci się nas przekonać. Gdzie mogę znaleźć Saturasa? Poszukaj za tą wielką, okrągłą bramą. Okej. To idziemy zagadać z Saturasem. Cześć. O, o, o. Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz. Nara. Chamie. W historii musi być jednak ziarno. O nie. A, wała. No dobra, to mi nic nie dało. To co? Na razie wychodzimy, tak? Wyruszymy sobie może do obozu na bagnie, zobaczyć jak tam się sprawy mają. Homer, nie? No to Pielca niestety nie udało się ubić. W tej historii musi być jedna ziarno prawdy. Wychodzimy. Może? Kiedyś takie na razie takie bardzo statyczne są te odcinki, nie? Mało jestem w stanie zrobić, ale no tak wygląda Gothic. Jak się rozpędzi, to już w 3 sekundy będzie koniec, ale początek jest taki rozleczony. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tu gdzieś jest jakaś bandycka jaskinia, no jestem jeśli pewien. Twardzień. Nie powinieneś wierzyć, że masz rację. Obóz na bagnie. Musimy się kawał drogi cofnąć. 5 krwiopijców, czy ja wiem, czy ja chcę do nich podchodzić? Chyba nie. Jak one mnie otoczą, to będzie po wszystkim. Cofniemy się do głównej ścieżki i w następnym odcinku udamy się do obozu na bagnie. A tymczasem ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska. O! Tymczasem ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.